Węzeł drogowy w Klikuszowej został oddany do użytku. To oznacza, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła dla kierowców wszystkie cztery węzły na Nowej Zakopiance z rdzawki do Nowego Targu. Skrzyżowanie w Klikuszowej, nad którym jeszcze do niedawna trwały prace, odegra niebagatelną rolę w przepływie ruchu i niewykluczone, że odciąży korki z ulicy Szaflarskiej. Do tej pory zmotoryzowani, którzy chcieli wyjechać z miasta w kierunku północnym, musieli kierować się na południowy węzeł Nowego Targu wraz z innymi kierowcami. Tak duże natężenie ruchu powodowało spore zatory. Teraz właściciele samochodów mogą kierować się już bezpośrednio na osiedle Niwa, a następnie do Klikuszowej, Krakowa, a nawet do Zakopanego, bo tamtejsze rondo umożliwia również i taki kierunek jazdy. Kiedy oddaliśmy końcem sierpnia tą Zakopiankę nową, to ona była oddana jeszcze jako droga w budowie, bo nie wszystko było skończone. Jeszcze część prac ziemnych przy drodze była nieskończona, jeszcze część ogrodzenia była nieskończona, ale też było nieskończone jedno miejsce na starej Zakopiance, to znaczy połączenie jej z nową Zakopianką na węźle Klikuszowa. A to było niezrobione z tego względu, że musieliśmy obniżyć starą Zakopiankę o 2 metry, bo ona była nieco wyżej, i ją sprowadzić do tego nowego ronda. Żeby to zrobić, musieliśmy zamknąć starą Zakopiankę i przywrócić ruch na nową Zakopiankę, no bo oczywiście przy ruchu wahadłowym powodowałoby to na starej Zakopiance gigantyczne korki. Dlatego też kierowcy mogli już końcem sierpnia jeździć nową trasą, została przygotowana z pewnymi ograniczeniami 70 km na godzinę, bo to cały czas był teren budowy. A przez te dwa ostatnie miesiące właśnie kończyliśmy budowę ronda na węźle Klikuszowa i przesuwaliśmy nieco na zachód starą Zakopiankę. Te prace się już zakończyły i teraz jest możliwość, dzięki połączeniu starej Zakopianki z rondem Klikuszowa, wjazdu do Nowego Targu od północy, bo do tej pory mieliśmy dwa węzły: Nowy Targ Zachód, który pozwalał nam na wjazd od ulicy Ludzimierskiej, i Nowy Targ Południe, który nam pozwalał na wjazd od ulicy Krakowskiej. Teraz przez węzeł Klikuszowa możemy wjechać od północy przez Niwę do Nowego Targu.